Odcinek powalentynkowy się skończył, dlatego nie ma co więcej czekać. Środowy odcinek pora rozpocząć. No i jak było na walentynkach? Romantycznie, erotycznie, erotomatycznie. A czy jednak, czy ty postanowił to wycisnąć z tych walentynek ile się dało, tak? Tak, bo zawsze można wycisnąć trochę krwi z kamienia. Jezus Maria, z jakiego kraju to jest przysłowie? Ja się zastanawiam, ile da się wycisnąć z pani Kasi. Dobrze, pani Kasiu, witamy bardzo serdecznie. Natomiast widzi pani Kasiu, grupa na Facebooku nie jest adekwatna dzisiaj do pań. Lubię komplikować sobie życie. No właśnie. I po co sobie komplikować rzeczy? Skoro można wziąć dwa krzesiwa i rozpalić ogień. Ja nawet widziałem w Zakopanem gościa, który autentycznie sprzedawał krzemień. Normalnie sprzedawał te kamyki. Co ty gadasz? I można sobie było nimi stukać? Ale widać było te iskry? Tak, i był zapach odpowiedni. Tak w ogóle to nie wiem czy wiedzieliście, ale za pomocą lodu można rozpalić ogień w większej skali. Załóżmy skali globalnej, co to znaczy? Że wokół ciebie jest lód, a ty możesz ogień stworzyć. I ktoś pomyślał, ktoś kto tworzył świat, pomyślał tak, że z tego da się zrobić ogień. I takie właśnie problemy Włodek sobie stawia codziennie obok siebie, na przykład rano tak kromkę z dżemem czy z masłem, a potem lodem można rozpalić. Ale widzów teraz interesuje jak to zrobić, więc bierzemy kawałek lodu, taki duży kawałek lodu. I z tego kawałku lodu wycinamy taki krążek. Później go polerujemy, żeby się ładnie błyszczał. I musi być przejrzysty. Czyli najlepiej z przegotowanej wody, żeby był ten lód. No i później ustawiamy to tak dokładnie jak samą lupę, co kiedyś mrówki przysmażaliśmy, jak byliśmy młodzi. I robimy taką tą... Ale co mamy podpalamy? No sianko! Czyli w tej zimie musimy mieć sianko, krystalicznie czysty lód i słoneczny dzień, żeby słońce dało radę się na tyle skupić, żeby rozpalić to sianko. Dokładnie tak! Jeśli znajdziecie się w ekstremalnej sytuacji i będzie wokół was tylko lód... Nie, będzie wokół was morze lodu zrobionego z przygotowanej wody. Ja myślę, że żeby ratować ludzi, to trzeba dużo przygotowanej wody przygotować i rozlać to po świecie, żeby oni mieli zawsze pod ręką. Ale co w takim razie z tym, bo musi być słoneczny bardzo dzień. Też. Karol! Szczerze mówiąc, łatwiej by było wszędzie na świecie porozstawiać takie lampy, które dawałyby... zawsze tutaj grilla można zrobić. Na całe szczęście przejdziemy do drugiego kontekstu naszej rzeczywistości polskiej. Właśnie są absurdy. Na przykład jednym absurdem jest to, że jest za dużo lodu, a Włodek mówi wam o tym, żeby ogień z niego zrobić. No i drugim absurdem jest to, że brakuje przygotowanej wody na świecie. A po drugie, na świecie jest dużo takich ludzi, którzy chodzą z pikietami i krzyczą hasła, wykrzykują takie hasła, jakie? Typu tak, żeby uwolnić orki, albo przestać ścinać drzewa. I tacy sami ludzie przychodzą do Ikei i krzyczą: macie zwierzątka pluszane i my protestujemy przeciwko temu, bo już nie mamy na co protestować. Ja szybko powiem tylko o co chodzi. Otóż Ikea, prawda? Poza tym, że ma meble i cóż, że ze Szwecji. Do tego ma też również pulpety w stołówce i jeszcze ma zwierzaczki, które są ubrane w cyrkowe stroje i ludzie, którzy nie mają totalnie co robić i prawdopodobnie nie wyszli na zewnątrz. Żony ich nie chcą. A może to są kobiety? To mężowie ich nie chcą. To oni postanowili pikietować, że te zwierzątka uczą dzieci złego traktowania zwierząt i wpajają im złe nawyki, bo przecież w cyrku to wcale zwierzęta nie mają dobrze. No i na przykład mamy takiego tygryska ze sztangą. A dlaczego ze sztangą, skoro tygrys na wolności nie ma żadnej sztangi? I co Ikea sugeruje, robiąc takie zwierzaki pluszaki? A najlepsza była odpowiedź rzecznika Ikei. Dziękujemy bardzo za przesłane uwagi. Weźmiemy je pod uwagę przy produkowaniu kolejnych zabawek, jednak tych już nie wycofamy. Jednak dziękujemy serdecznie za zainteresowanie się tematem. Do widzenia. Ja chciałbym tutaj rozpocząć również moją własną krucjatę. Otóż protestuję przeciw firmie Mattel, produkującej lalki Barbie, które można rozebrać do naga i tam widać krzywizny ciała i ja uważam, że to zdecydowanie wzmaga. Nie dość, że to jest soft porno i to jest ogólnodostępne, ale też, że ludzie mogą sobie myśleć, że kobiety można tak rozebrać. Moralność jest na krawędzi i w tym momencie jest ostatnia chwila, by walczyć. I don't know what's going on. This never really happens to me. Not having a penis never happens to you? A tak w ogóle, Karol, to co myślisz o wykorzystywaniu zwierząt do celów rozrywkowych? Ale tych prawdziwych czy pluszowych? Tych prawdziwych. Ja nie twierdzę, że zwierzęta w cyrku mają... Ale przepraszam. Dobrze. W jednym serialu chyba Mentalista na polski przetłumaczyli bardzo wow, dobrze. Wow, ale to fantastyczne. W tym serialu było fajne hasło. Ludzie idą i płacą, żeby oglądać zwierzęta. Dlaczego? Że to jest głupie. To głupie jest płacić, żeby oglądać zwierzęta. No a jak inaczej zobaczysz słonia? No nie zobaczysz. Aha. No albo pojedź i zobacz. To ja się zgadzam. Ale to do tego wora też bym wsadził na przykład... Zo. Ludzie piją alkohol, ludzie płacą, żeby być pijanymi. Ludzie robią bardzo dużo rzeczy, bardzo za które jeszcze płacą, które są głupie. Tak, dlatego właśnie LS jest za darmo.
Widzi pan, bo mamy w Polsce taki problem jak cyrki. One wykorzystują zwierzęta, nie płacą tym zwierzętom nic. Zwierzęta nie mogą wyjść na miasto sobie kupić piwa za to, co zarabiają. To ja optuję, moja opcja polityczna optuje za tym, żeby oczywiście zwierzęta miały dużo wolnego czasu, dostawały pieniądze i mogły wychodzić za miasto. I jak tylko będę posłem w Sejmie, to oczywiście przepchnę tą ustawę. Jak pan chce pozyskać środki na płacenie tym zwierzętom? Obetnę w jednym miejscu i tu dam. To jest oczywiste, tylko komu pan obetnie? Komu chce pan obciąć? Oczywiście obetnę tym, którzy mają najwięcej, bogatym. Bogatym obetnę, a biednym dam. Dużo dam, biednym i bogatym dużo obetnę. A tu naraża się pan na protesty ze strony lobbystów. Ale ludzie są najważniejsi. Jeżeli ludzie są dla was najważniejsi, jeżeli Włodek jest dla was najważniejszy, jeżeli ja również mam jakiekolwiek znaczenie, jeżeli pani Kasia jest dla was istotna, to pamiętajcie o tym. Ale bądźcie lekko stronniczy.